Impreza została zorganizowana. Za chwilę powiem, skąd się wziął w ogóle pomysł, rozeczywiście z numerem 2. Kolejna para to para Unii Leszno. Z numerem 3 Lee Adams, Australijczyk. A numer 4 to weteran polskich torów żużlowych Roman Jankowski. Jedyny z zawodników startujących dziś w Gdańsku, który nie ma za sobą startów w cyklu Grand Prix. Dalej Ludwik Polonia, z numerem 5 Duńczyk Hans Nielsen, a z numerem 6 Piła Rafał Dobrocki. W przyszłym roku uczestnik cyklu Grand Prix. Kolejna para to para Włókniarza Malma Częstochowa, z numerem 7 Mark Loram, z numerem 8 Sławomir Drabi. Włókniarz Malma cała w drugiej lidze. Pozostałe pary to pary pierwszoligowe. Numer 9 Jutrzenka Polonia Bydgoszcz w barwach tego zespołu Tomasz Golob, niezbyt przychylnie powitany przez publiczność gdańską, kręci z niezadowoleniem i z niedowierzaniem Tomasz Golob. Jak gdyby nie mógł wierzyć w to, że tak jest witany na torach żużlowych w kraju najlepszy polski zawodnik. Wczoraj nie może być do końca zadowolony ze swojego występu w Coventry. Tomasz Golob, była szansa, aby odskoczyć od Jimmy'ego Nielsena. Jimmy Nielsen, Szwed, dzisiaj nie ma go tutaj w Gdańsku. Wczoraj nie dostał się do półfinałów turnieju Grand Prix. To 2 punkty przewagi wczoraj nad Jimmy Nielsenem. A z kolei zbliżył się do niego Tony Rickardson. Teraz już przedstawienie drugiego zawodnika jutrzenki Polonii Bydgoszcz z numerem 10 Ryan Sullivan. Kolejny z Australijczyków. 3 Australijczyków dzisiaj zobaczymy w turnieju w Gdańsku. Atlas Wrocław. Numer 11 Australijczyk Jason Crump. Z numerem 12, drugim zawodnikiem Atlasu Wrocław jest Jacek Krzyżaniak. Jeszcze do niedawna Apator Toruń, teraz już w barwach drużyny z Wrocławia. Drużyny Kumpersztyn, Rolewski, Grudziądz. Największa chyba sensacja, jeżeli chodzi o tegoroczne starty w cyklu Grand Prix, rewelacja tego cyklu, Szwed Stefan Dano. I z numerem 14 Robert Dado, który z kolei startów w cyklu Grand Prix do tej pory na pewno nie zaliczy do udanych. Wczoraj ostatnie miejsce w Coventry. No i mamy jeszcze parę. W tym momencie chciałbym zaznaczyć, że chyba kibiby, aby ta para pokazała się na torze, a to dlatego, że to oznaczałoby kontuzję któregoś z zawodników, która uniemożliwiłaby mu starty w dalszej części turnieju. To para gospodarzatoru z numerem 15 Adam Pfeiffer, z numerem 16 Krzysztof Pecyna. Co prawda na pewno kibice gospodarzy chcieliby widzieć jak największą liczbę swoich zawodników. Państwa poprosił o mikrofon Tomasz Golob. Posłuchajmy, co powiedział do kibiców w Gdańsku. Chciałbym powitać i przeprosić za swoją obecność, ale nie rozumiem tych widzów, ja nie jestem dla was konkurencją, a raczej jesteśmy wspólnie Polakami, także dziękuję za brawa. Tomasz Golob potrafi się zachować w takich sytuacjach. Posłuchajmy, co powiedział w parku Tomasz Golob, lider klasyfikacji Grand Prix indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Jak oceniasz swój wczorajszy występ w Coventry? Na trójkę z plusem. Zaskoczył mnie trochę tor. Na treningu był zupełnie inny i zbyt twardy był na zawodach. Powiedzmy, większej straty nie ma do Jimmy Nielsena, natomiast Tony Rickardson się zbliżył do mnie i jest to sportowiec, który może mi zagrozić, jeśli chodzi o tytuł. Miałeś wczoraj ewidentne kłopoty z motocyklami. Czy dzisiaj ze sprzętem wszystko już w porządku? No nie. Silniki ja akurat z Coventry i niestety z samolotem poleciały w drugą stronę, także dzisiaj będę jechać nie na swoim silniku, pożyczony Sebastiana. Także no, nie mam innego wyjścia, ale myślę, że szybko się dopasuje, doreguluje i będzie już ok. Czy twoje problemy techniczne? No, myślę, że po pierwszym biegu może być mała wpadka, ale potem będzie korekta na pewno. Nie znam tego silnika, także będę próbować szybko to wszystko, że tak powiem, ułożyć tak silnik, żeby jechał jak najlepiej, żeby nie było problemów. No ale oczywiście dzisiaj stawka, wiemy jaka jest, podobna jak w Grand Prix. Powiedz mi, co się stało w trakcie tego feralnego finału pocieszenia? Czy ty naprawdę widziałeś czerwone światło i dlatego przestałeś jechać? Znaczy no, w powtórce, że paliły się światła dookoła toru i właśnie czerwone i żółte.
żółte, bez czerwonych, ale pulsacyjnie. Także oznaczało to tak, jakby był przerwany bieg. Tej pozycji nie mogłem trzymać. Gdy spodziewałem się, zamknął gaz i bym wjechał im na plec, także moja reakcja była, powiedzmy, natychmiastowa zamknięcia gazu. Potem się zorientowałem, że oni jadą dalej, a te światła są, że tak powiem, przypadkowo włączone, to już było za późno. Próbowałem, przez półtora okrążenia te światła się paliły, także nie przez 3 sekundy, tylko półtora okrążenia. I wydaje mi się, że sędzia powinien to skorygować, włączyć, przerwać bieg i powtórzyć bieg, żeby było wszystko okej. Okay. Nie zrobił tego, no cóż, po awanturze sędzia zdecydował, że będzie powtórzony bieg, po czym wycofał to swoją decyzję i powiedział, że nie będzie biegu powtarzanego. No, coś tutaj nie zagrało, powiedzmy, no i cóż, to jest sport. Wczoraj trójka z plusem, dziś będzie? Czwórka z plusem. Dziękuję. Tomasz Golo, mimo tego, że wczoraj w Kołętry nie do końca się udało, widzieli Państwo, rozluźniony, nie ma swojego sprzętu, no a już przed nami bieg pierwszy. W tym biegu pierwszym zobaczymy parę gospodarzy, Tony Richardson i Sebastian Łamek oraz para Unii Leszno, Lee Adams i Roman Jankowski. W kasku białym Lee Adams, w kasku żółtym Roman Jankowski, to para Unii Leszno, w kasku czerwonym Tony Richardson, w kasku niebieskim Sebastian Łamek, to para gospodarzy. Faworyci tego turnieju Lotos Wybrzeże Gdańsk. Jeszcze jakieś poprawki, drobne poprawki przy motocyklu Tony'ego Richardsona. No i pierwsze dziś emocje. Pierwszy bieg turnieju Winter Cup 99. Czy leszczynianie są w stanie pomieszać tutaj szyki gospodarza? Dobry start Richardsona z pierwszego toru, ale tutaj bardzo szeroko pojechał Roman Jankowski. Prowadzi Richardson. Na drugim miejscu jest w tej chwili Jankowski, koło niego Lee Adams, partner zespołu. W czwartej pozycji Sebastian Łamek. To niespodzianka. Prowadzi z dużą przewagą Richardson, a tutaj widzimy, Łamek zbliżył się do Romana Jankowskiego. Próbuje atakować go po zewnętrznej. Odparł ten atak Jankowski. Richardson na prowadzeniu, za nim Lee Adams. Na trzeciej pozycji wciąż Roman Jankowski. Chyba nie da rady Sebastian Łamek, ostatnie okrążenie. Aplauz na widowni. Kibice dopingują Sebastiana Łamka, który walczy o trzecią pozycję, który walczy o jeden punkt. Tony Richardson już na mecie, drugi Lee Adams, trzeci Roman Jankowski i nie dał rady Sebastian Łamek. A więc w tym biegu pierwszym remis. Tony Richardson na Państwa ekranach. Wczoraj wygrał w Kołętry. Ponownie Tony Richardson, dwukrotny mistrz świata, zwycięzca wczorajszych eliminacji Grand Prix w Coventry. Tony, congratulations, you won yesterday in Coventry and now you have just 9 points less than Tomek Golob. Wczoraj w Kołętry masz 9 punktów straty do Tomasza Goloba. Czy wierzysz w to, że jest szansa powalczyć o mistrzostwo świata? Tak, owszem, wczoraj było ciężko, momentami dramatycznie. Po wczorajszym zwycięstwie dotarło do mnie, że jeżeli uda mi się zwyciężyć w dwóch ostatnich rundach Grand Prix, to jestem w stanie sięgnąć po tytuł mistrza świata. The title Grand Prix 99. Will you quit Speedway as you before promised? Tutaj Tomek pytał, czy po tym zwycięstwie Tony Richardson dotrzyma słowa i wycofa się po tym sezonie z żużla. Słyszeli Państwo, bez komentarza. Jak sądzisz, jak będzie dzisiaj wyglądała rywalizacja? Myślę, że bracia Terleccy zgromadzili tutaj czołówkę najlepszych żużlowców. Myślę, że nie będzie łatwo, ale na pewno będzie zacięta walka, która z pewnością spodoba się publiczności. A kto jest faworytem? Nie przyglądałem się dokładnie rozkładowi biegu. Myślę, że ja z Sebastianem Łamkiem dobrze mogą pojechać Hans Nielsen i Rafał Dobrutki. Zresztą jest tu tylu znakomitych zawodników, że bardzo trudno cokolwiek powiedzieć. I bieg drugi. Para Polonii Piła, Hans Nielsen, Rafał Dobrutki i para włókniarza Malma Częstochowa, Mark Loram, Sławomir Drabik. W kasku czerwonym Hans Nielsen, w kasku białym Mark Loram, w kasku niebieskim Rafał Dobrucki i w kasku żółtym Sławomir Drabik.
Mark Loram na Państwa ekranach, zwycięzca Grand Prix Szwecji. Startuje w tegorocznym cyklu Grand Prix z dziką kartą. To wygra tym razem start Nielsen, ale tutaj po szerokiej Sławomir Drabik. Nie ma Rafała Dobruckiego. Co się stało z Rafałem Dobruckim? Na prowadzeniu Hans Nielsen. Tutaj widzimy Rafała Dobruckiego. Czerwone chorągiewki na torze. To oznacza, że bieg zostaje przerwany. Zobaczymy w powtórce, co się stało Rafałowi Dobruckiemu. Dobry start Hansa Nielsena. Dobry start Sławomira Drabika. Tutaj szeroko Rafał Dobrucki walczył długo, aby utrzymać się na motocyklu, jednak nie dał rady, widząc, że jest bez szans. Położył się na torze. Ratował się przed groźniejszym upadkiem. I mamy powtórkę biegu drugiego w czteroosobowym składzie. Ludwik Polonia Piła, Włókniarz Malma, Częstochowa. Czy Rafał Dobrucki odczuwa skutki tego upadku? Zaraz się o tym przekonamy. Słabiej wystartował tym razem Hans Nielsen. Ponownie dobrze, szeroko z zewnętrznego pola startowego Sławomir Drabik. Ale teraz Drabik walczy z Rafałem Dobruckim. Pierwszy jest Hans Nielsen, drugi Dobrucki. Dwójka Ludwika Polonii Piła na prowadzeniu. Mark Loram zbliżył się do rywali. Sławomir Drabik już ma kilka metrów straty. Ogląda się za siebie Hans Nielsen. Patrzy, gdzie jest przeciwnik, upada na tor. Hans Nielsen, wpadł na niego jeszcze Mark Loram. Pechowy jest ten bieg drugi. Na torze Hans Nielsen. Mieliśmy ten bieg powtarzany w powtórce biegu drugiego, w drugiej powtórce bez wykluczonego za spowodowanie przerwania biegu Hansa Nielsena. Zwyciężył Rafał Dobrucki, pewnie pokonując parę Włókniarza Malma Częstochowa. Drugi był Mark Loram, na trzeciej pozycji Sławomir Drabik. A tutaj jeszcze raz upadek Hansa Nielsena i wspaniałe zachowanie Marka Lorama, który widząc przed sobą leżącego rywala, bardzo szybko położył na tor motocykl, aby nie zrobić rywalowi krzywdy. A więc w biegu drugim mieliśmy remis 3-3 i bieg trzeci. Jutrzenka Polonia Bydgoszcz kontra Atlas Wrocław. W kasku czerwonym Tomasz Golob, przed nim w tej chwili Jacek Krzyżaniak, walczy z Tomaszem Golobem Jason Kram. Prowadzi Krzyżaniak, drugi Golob, trzeci Kram i na czwartym miejscu partner Tomasza Goloba Ryan Sullivan. Jacek Krzyżaniak, drugi Tomasz Golob, bardzo blisko niego jest Jason Kram. Ponownie widzieli Państwo, jak zbliżył się Jason Kram do Goloba. Golob na motocyklu Sebastiana Ułamka. Mówi o tym, że będzie potrzebował trochę czasu, aby dopasować się do tego motocykla, aby dopasować się do toru. Niezagrożony jest z przodu Jacek Krzyżaniak. I zwycięstwo Jacka Krzyżaniaka, drugie miejsce Tomasza Goloba, na trzeciej pozycji Jason Kram i czwarty Ryan Sullivan, a więc zwycięstwo pary Atlasu Wrocław 4-2. I bieg czwarty, Robert Dado, Stefan Dano, Popara, Kuntersztyna, Roleski, Grudziądz, Tony Rickardson, Sebastian Łamek, oczywiście gospodarze Lotos Wybrzeże Gdańsk. W prowadzeniu w tej chwili w kasku czerwonym Stefan Dano. Za nim para gospodarzy Tony Rickardson w kasku białym i w kasku żółtym Sebastian Łamek. A na ostatniej pozycji Robert Dados. Robert Dados, który startuje w cyklu Grand Prix dzięki zdobyciu tytułu Mistrza Świata Juniorów. W tym roku Mistrz Świata Juniorów już nie będzie miał zapewnionego startu przyszłorocznej Grand Prix.
Pagano, drugi Rickardson, trzeci Łamek i czwarty Dadów. Kolejny remis, 3-3, 6 punktów po dwóch biegach na koncie gospodarzy Lotos Wybrzeże Gdańsk z 6 punktami. Bieg piąty, Rafał Dobrucki, Hans Nielsen, to para Ludwika Polonii Piła. Lee Adams, Roman Jankowski, para Uniwersum. W kasku czerwonym Adams, niebieskim Jankowski, para Unileszno. W białym Nielsen, w żółtym Dobrucki. Dobry start Pilan, ale tutaj po wewnętrznej Lee Adams poradził sobie z Nielsenem. Teraz próbuje zaatakować Dobruckiego. Zamknął Dobrucki Adamsa. Szeroko pojechał teraz Rafał Dobrucki. Chyba zauważył, że popełnił mały błąd. Patrzył, gdzie jest Lee Adams. Dobrucki przed Adamsem i Nielsenem. Kilka metrów za nimi Roman Jankowski. Dobrucki, przypominam, w pierwszym swoim starcie upadł, ale tutaj już nie ma śladu po tym upadku. Wszystko jest w porządku. Rafał Dobrucki prowadzi w biegu piąty. I zwycięstwo Rafała Dobruckiego na drugim miejscu Lee Adams. Trzecia pozycja w tym biegu Hans Nielsen i czwarta Roman Jankowski, a więc zwycięstwo pary Polonii Piła 4-2. Już bieg szósty. Mark Loram i Sławomir Drabi, Włókniarz Malma Częstochowa, Tomasz Goro i Ryan Sullivan, para Jutrzenki Polonii Bydgoszcz. Na prowadzeniu Sławomir Drabik. Ogląda się Drabik, gdzie jest Tomasz Golob. Tymczasem Mark Loram atakuje Tomasza Goloba. Jadą ramię w ramię. Tomasz Golob szeroko tam walczy z motocyklem. Utrzymał się na motocyklu, ale stracił drugą pozycję. I Tomasz Golob upada na tor, uderzył o bandę. Podnosi się Tomasz Golob. Nie widać, aby bieg był przerwany. Zawodnicy jadą dalej w trzyosobowym składzie bez Tomasza Goloba, który zjeżdża z toru. Na prowadzeniu Sławomir Drabik, za nim jego partner z Włókniarza Częstochowa, Mark Loram. I na trzeciej pozycji Ryan Sullivan. Fatalny początek tego turnieju w wykonaniu żużlowców Polonii Jutrzenki Bydgoszcz. Po dwóch startach mają na swoim koncie tylko 3 punkty. Tutaj zwycięstwo pary częstochowskiej 5-1. Włókniarz z kolei 8 punktów po dwóch startach. I tu widzimy upadek Tomasza Goloba. No nie może mieć do nikogo pretensji zawodnik Polonii Bydgoszcz. I bieg siódmy. Jason Kramp, Jacek Krzyżaniak, Atlas Wrocław, Robert Dado, Stefan Dano, Kunterstyn, Rolecki Brudzik. Dobry start w kasku niebieskim Roberta Dadosa. Za nim Kramp i Krzyżaniak. Dwójka zawodników z Wrocławia. Właśnie na Państwa ekranach Kramp i Krzyżaniak. Z przodu Robert Dados. A na czwartej pozycji Stefan Dan. Dano w pierwszym biegu wygrał. Robert Dados był ostatni. Teraz sytuacja się zmieni. Dados prowadzi, a jego partner z zespołu jest na czwartej pozycji. Tutaj już chyba nic się nie zmieni. Tak, zawodnicy meldują się na mecie. Robert Dados, za nim Jason Kramp, Jacek Krzyżaniak, Danok 3-3, Kunterstyn, Rolewski, Grudziądz, Atlas, Wrocław. A więc po... W siedmiu biegach
widzą Państwo, 8 punktów włókniarza Malma Częstochowa. To na pewno niespodzianka, jedyny drugoligowy klub w tej stawce po 7 punktów. Atlas Wrocław i Ludwik, Polonia Piła po 6 punktów. Lotos Wybrzeże Gdańsk, Kuntersztyn, Rolewski Grudziądz. Tylko 3 punkty Jutrzenki, Polonii Bydgoszcz. Ostatnie 7 miejsce po 7 biegach. Każdy z zespołów ma za sobą, każda z par ma za sobą po 2 starty. Na prowadzeniu częstochowianie ponownie przenosimy się przed do parku zawodami maszyn. Zawodnicy włókniarza Malma Częstochowa nie byli wymieniani jako faworyci tego turnieju. A tutaj bardzo proszę, Mark Loram i Sławomir Drabik po 7 wyścigach prowadzą w sumie 8 punktów. Z nami gościem jest Sławomir Drabik. Świetnie dzisiaj jeździcie. Znaczy jest początek dopiero, nasz drugi bieg, także wszystko przed nami, może się dużo zmienić. Jaki jest tor? Jak się na tym torze dzisiaj jeździ? Jest bardzo dziwne, naprawdę trzeba się idealnie spasować, mieć specjalne motory na ten tor, także jest bardzo ciężko. Jak dzisiaj z Markiem Loramem? Dobrze się współpracuje? No, jest gościu, który rozumie wszystko, także zna ten sport. Czy do końca dowieziecie taką dobrą formę? Nie, no tak jak powiedziałem, to jest drugi bieg, także dopiero się wszystko zaczynało. Ale początek dobry, dziękuję. Ponownie jesteśmy w Gdańsku, międzynarodowy turniej par żużlowych Winter Tour Cup 99. Za nami 7 biegów, przed nami bieg 8. Para gospodarzy Łamek Rickardson oraz Rafał Dobrucki, Hans Nielsen, para Polonii Piła. Został Rafał Dobrucki na starcie, defekt motocykla. No i osamotniony Hans Nielsen musi teraz walczyć z dwójką gospodarzy. I radzi sobie znakomicie na prowadzeniu Hans Nielsen. Za nim Tony Rickardson. Na pewno publiczność chciałaby, aby para gospodarzy w tym biegu zdobyła więcej niż 3 punkty. Przecież nie ma Rafała Dobruckiego. Tymczasem Hans Nielsen z bezpieczną przewagą prowadzi z dwójką gospodarzy. Ostatnie okrążenie. On walczy do ostatnich metrów, ale chyba nie da rady. Dwójka znakomitych rzeźbów. Hans Nielsen, czterokrotny mistrz świata. Wygrywa bieg 8. Na drugiej pozycji Tony Rickardson, na trzecim miejscu Sebastian Łamek. Przypominam, Rafał Dobrucki już na starcie miał defekt. I kolejny remis w biegu 3-3 Lotos Polonia. A teraz Mark Loram, Sławomir Drabik, liderzy włókniarz Malma Częstochowa kontra Lee Adams, Roman Jankowski, para Unii Leszno. Na prowadzeniu Sławomir Drabik. Walczy o drugą pozycję z Romanem Jankowskim. Mark Loram jest na drugim miejscu w tej chwili. Loram. Walczy o drugą pozycję. Chociaż Roman Jankowski ma coraz mniejsze szanse, aby dogonić przeciwnika. A z przodu niezagrożony Sławomir Drabik. Czyżby kolejne punkty na koncie włókniarza Malma Częstochowa, tym razem 5 punktów, zapisaliby w swoim dorobku zawodnicy z Częstochowy. W turnieju par przy tak wyrównanej stawce 5 punktów to olbrzymi kapitał. I tak jest. Zwycięża Sławomir Drabik, na drugiej pozycji Mark Loram, na trzecim miejscu Roman Jankowski. Włókniarz Malma Częstochowa wygrywa z Unią Leszno 5-1 w tym biegu. Tutaj zamienili się polami startowymi Ryan Sullivan z Tomaszem Golobem. Dowolnie zamieniać się polami startowymi. Przyniosła efekt. Tomasz Golob walczy o drugą pozycję. Rolewski Grudziądz, Stefan Dano, Robert Dado na trzeciej i czwartej pozycji. Prowadzi para Jutrzenki Polonii Bydgoszcz. Ryan Sullivan i Tomasz Golob. W tej chwili na prowadzeniu Golob.
że Tomasz Golow już wie, o co chodzi w motocyklu Sebastiana Ułanka. Jego motocykle gdzieś podobno utknęły w Kopenhadze, nie dojechały do Gdańska na ten turniej. I zawodnicy na mecie razem wpadli. Tomasz Golow na linię mety z Ryanem Sullivanem, ale wygrał w tym biegu Ryan Sullivan. 5 punktów dla jutrzenki Polonii Bydgoszcz, tylko 1 punkt dla Kuntersztyna Roleski Grudziądz. Atlas Wrocław, Jason Krabi i Jacek Krzyżaniak kontra Tony Rickardson i Sebastian Łan. Tutaj również zamienili się polami startowymi zawodnicy z Wrocławia. A na prowadzeniu w tej chwili Sebastian Łamek. Na trzecią pozycję awansował Tony Rickardson. Na drugim miejscu jest Jason Kram. Wreszcie gospodarze doczekają się na razie same remisy na koncie drużyny z Gdańska. W każdym biegu po 3 punkty prowadzi Sebastian Łamek. Do tej pory nie spisywał się najlepiej. Ostatnie okrążenie. Na drugiej pozycji Jason Kram. Trzeci Tony Rickardson. Tak kończy się ten bieg. Sebastian Łamek. Pierwsze miejsce, drugie miejsce Jason Kram. I trzecia pozycja Tony Rickardson. A więc wreszcie zwycięstwo pary gospodarzy. 4 punkty na koncie drużyny z Gdańska. I bieg 12. Unia Leszno kontra jutrzenka Polonia Bydgoszcz. Tomasz Golow ponownie zamienił się miejscami z Ryanem Sullivanem i ponownie przynosi to znakomity efekt. Być może w tych zmianach pół startowych leży klucz do sukcesu drużyny z Bydgoszcz. Tomasz Golow na prowadzeniu, za nim kolega z zespołu Ryan Sullivan. Pokazywał, widzieli Państwo, Tomasz Golow, koledze z drużyny, gdzie ma jechać, wyjechał przy wewnętrznej. Pokazywał, aby jechali w parze. Za nimi Lee Adams. Zniknął nam z pola widzenia Roman Jankowski. Ale zanosi się na pewne zwycięstwo pary z Bydgoszczy na 5 punktów w Polonii Jutrzyn. Ostatnie metry. Tym razem również równo wjechali na linię mety, ale chyba tym razem zwycięzcą biegu 12. Na drugim miejscu jego kolega z Polonii. 1 punkt na koncie Unii Leszno. I bieg 13. Hans Nielsen, Rafał Dobrucki, Ludwik Polania Piła, Jason Kramp, Jacek Krzyżaniak, Atlas Wrocław. Tutaj również mamy zmianę pól startowych. Zamienili się zawodnicy z Wrocławia. Wjechał w taśmę, o ile dobrze widziałem, Rafał Dobrucki. Tam ruszył do przodu minimalnie Jason Kramp. Spojrzał chyba po prawej stronie Kramp, Dobrucki. No i stało się, tak jest. Rafał Dobrucki kręci z niezadowoleniem głową. Pierwsze w tym turnieju wykluczenie za dotknięcie taśmy. Rafał Dobrucki zjeżdża do parku maszyn. No i widzieli Państwo na powtórce, co zrobił Jason Kramp. Puścił lekko sprzęgło i w ten sposób dał się nabrać Rafał Dobrucki. A więc trójka zawodników, osamotniony Hans Nielsen z dwójką z Wrocławia. Atlas Wrocław, czyli Jason Kramp i Jacek Krzyżan. Na prowadzeniu Kramp. Drugi jest Nielsen. I Krzyżan. Duża odległość, gdzie wygląda na to, żeby coś miało się dziać. 2 punkty dla Polonii Piła. Nie? Jason Kramp przed Hansem Nielsenem. Jacek Krzyżaniak próbował jechać na jednym kole.
jedzie na trzeciej pozycji, zanim nie ma nikogo, mógł sobie na to pozwolić. Zwycięża Jason Kramp, na drugiej pozycji Hans Nielsen, trzeci Jacek Krzyżaniak. 4 punkty. I bieg 14, kończący 4. serię startu. Stefan Dano, Robert Dados, para Kunter Sztynarolewski Grudziądz, Mark Loran, Sebastian Łamek, para Włókniarza Malmo-Częstochowa. Mark Loran, bardzo dobry start tego zawodnika. Na ostatnim miejscu na razie jego kolega z zespołu, Sławomir Drabik. Loran atakowany przez dwójkę zawodników z Grudziądza, nim Robert Dados. Mark Loran wciąż prowadzi. Drugi jest Dados, na trzecim miejscu Dano. Wyglądam z pola widzenia tym razem Sławomir Drabik. Zawodnikowi Częstochowy, aby kontynuować ten bieg. I dla Włókniarza Malma Częstochowa 3 punkty, również dla Kuntersztyna Rolewski Grudziądz. Autoklasyfikacja po 14 biegach. No, coraz bliżej super sensacji w Gdańsku. 16 punktów Włókniarza Malma Częstochowa, 3 punkty nad 3 zespołami. Lotos Wybrzeże Gdańsk, Atlas Wrocław, Jutrzenka Polonia Bydgoszcz, 12 punktów, Ludwik Polonia Piła. A my za chwilę ponownie przeniesiemy się. Jeszcze wcześniej bieg 15. Mamy dla Państwa jeszcze przygotowane rozmowy z Parku Maszyn, a teraz już bieg 15. Tutaj para gospodarzy, Tony Rickardson, Sebastian Łamek oraz Tomasz Golow i Ryan Sullivan, para Jutrzenki Polonii Bydgoszcz. Za wcześnie wybuchła ta wrzawa na trybunach. Kibice już myśleli, że gospodarze będą na pierwszych 2 pozycjach w tym biegu. Ale na prowadzeniu jest Tomasz Golob. Tomasz Golob, za nim Tony Rickardson. Trzeci jest Sebastian Łamek i 4. Ryan Stalin. Ależ wyścig cały czas robi! Tomasz Golob prowadzi. Już widzimy, że na trzeciej pozycji jest w tym momencie Sullivan. Łamek spadł na 4. miejsce. No nie wiedzie się dzisiaj Sebastianowi w tym turnieju. Tomasz Gol. Ostatnie okrążenie. Zbliżył się do niego Tony Rickardson. Kto wie, czy ta dwójka nie rozstrzygnie między sobą walki o tytuł mistrza świata w tym sezonie. Tomasz Golow ma 9 punktów przewagi w cyklu Grand Prix. 2 turnieje pozostały do zakończenia, w tym turniej w Bydgoszczy na torze Tomasza Golowa. Zwycięża Tomasz Golow w tym biegu, na drugim miejscu Tony Rickardson, na trzeciej pozycji Ryan Sullivan, Ułamek. A więc 4-2 po Taniach Jason i Roman Jankowski. Prowadzeniu Jacek Krzyżaniak. Kompozycję jego kolega zera szeroko. Jason Kramp, czy zmieści się? Zmieścił się Jason Kramp, nabrał prędkości w parze z Jackiem Krzyżaniakiem. W tym biegu. To może, ale chyba nie da rady. Na prowadzenie teraz Kramp, na drugim miejscu Krzyżaniak. Tu jest Adams. Ostatnie metry i zwycięża Kramp przed Krzyżaniakiem. 5 punktów dla drużyny z Wrocławia. Tylko 1 punkt u Nieleszno w biegu 16. Równo tutaj wystartowali zawodnicy. Jacek Krzyżaniak już tutaj walczył z Lee Adamsem. Wygrał tę walkę na łokcie Krzyżaniak. Bardzo szeroko jechał tutaj Jason Kramp.
i zmieścił się, chociaż był go przy bandzie Adams, jednak zmieścił się tam Kramp, znalazł lukę. I tutaj widzimy moment, kiedy Kramp wychodzi na drugą pozycję. A to już bieg 18, w biegu 17 właściwie bez historii zwycięstwo Rafała Dobruckiego przed Hansem Nielsenem. 5 punktów dla Polonii Piła, tylko 1 punkt Kunter, ten Roleski, Grudziądz, Dano trzeci, Dados czwarty, a teraz bieg 18. Ponownie gospodarze Tony Rickardson i Sebastian Łamew, w kasku żółtym Łamew, w kasku białym Tony Rickardson. Na prowadzeniu Rickardson ogląda się, gdzie jest Ułamek. Walczą tutaj z parą włókniarza Malmo Częstochowa, Mark Loran i Sławomir Drabi. Niezwykle ważny bieg, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną turnieju. Sebastian Łamek jest trzeci, ale teraz atakowany przez Lorana. Traci tą trzecią. Zacięta rywalizacja o jeden punkt w tym biegu. Jednak górą w tej rywalizacji Loran. Na czwartym miejscu w tej chwili już Sebastian Łamek. Jak na razie wygląda na to, że Sebastian Łamek będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym turnieju. Wyraźnie nie wiedzie się zawodnikowi z Gdańska. Zwycięża Tony Rickardson, no i dzięki temu w tym biegu gospodarze ratują remis. 3 punkty Atlas Wrocław, 3 punkty Lotos Wybrzeże Gdańsk. Bieg 19, Roman Jankowski, Lee Adams, para Unii Leszno, Stefan Dano i Robert Dados. Para Kuntersztyna, Rolecki w kasku czerwonym, Lee Adams, zamienił tymi stanami startowymi z Romanem Jankowskim. W kasku żółtym Robert Dados, białym Stefan Dano. Dano wydawało się, że znajdzie tam miejsce przy dwójce Leszczynian, że wejdzie po wewnętrznej. Nie udało się. Na prowadzeniu Jankowski, za nim Adams. Najsłabsze zespoły w stawce uczestników dzisiejszego turnieju. Na prowadzeniu wciąż Roman Jankowski. Za nim Adams. W tej chwili już spora strata dwójki z Grudziądza. A więc 5 punktów dla Unii Leszno. Po raz pierwszy w turnieju Leszczynianie mają szansę na komplet punktów. Ten bieg, zwycięstwo Romana Jankowskiego, na drugim miejscu Lee Adams, na trzeciej pozycji Robert Dados, czwarty Stefan Dano. A więc po 19 biegach, 13 punktów na koncie Unii Leszno, 12 na punkcie drużyny z Grudziądza. Bieg 20, coraz bliżej ostateczne rozstrzygnięcia. Rafał Dobrocki, Hans Nielsen, para Polonii Piła, kontra Sullivan, para Polonii Jutrzenki Bydgoszcz. Pilanie, jeżeli chcą walczyć, muszą tutaj wygrać 5 do 1. Widzą czterech zawodników. Krajan Sali, więc dwójka zawodników leży na torze. Oj, wyglądało to niezwykle groźnie. No. Było się to upadkiem dwóch zawodników. Tomasz Golob podjeżdża, na pewno będzie chciał zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Towarzyski turniej. Robią wszystko, aby kibice mogli obejrzeć tutaj naprawdę ciekawe widowisko. I myślę, że kibice nie mogą narzekać. Został z tego biegu wykluczony Rafał Dobrucki. A więc Hans Nielsen ponownie osamotnie. Polonii Piła tylko jeden zawodnik walczył na torze z dwójką rywali. Tak jest również tym razem. Ryan Sullivan po tym upadku zdołał się pozbierać, ale ma trochę problemów. Prowoko jedzie go za nim Hans Nielsen. Trzeci w tej chwili jest Sullivan. Mogę Państwa uspokoić. Rafałowi Dobruckiemu nic się nie stało. Mocno stłuczony bark, ale podobno nie ma złamania. Rafał Dobrucki bez problemów będzie mógł startować w kolejnych imprezach żużlowych. Ostatnie okrążenie, Tomasz Golob na prowadzeniu.
za nim Hans Nielsen. Cztery punkty, Szynki Bydgoszcz, nie widzieliśmy Sullivana, ale dojechał ze sporą stratą do dwójki rywali, zdobył jeden punkt, cztery punkty dla Jutrzenki Polonii. Przed nami, proszę Państwa, ostateczne rozstrzygnięcie. Jutrzenka Polonia Bydgoszcz po 20 biegach ma 21 punktów, a tutaj Atlas Wrocław i Włókniarz Malma Częstochowa. Włókniarz Malma Częstochowa do tej pory 19 punktów, Atlas Wrocław 18. A więc jeżeli któraś z drużyn zwycięży 5-1, albo jeżeli będzie remis, to wtedy poznamy zwycięzcę. Niewykluczone również, że będziemy mieli bieg barażowy. No ale patrzmy, co się dzieje na torze. Prowadzi w katku czerwonym Jason Kramp, zawodnik z Wrocławia. Za nim jedzie w kasku białym Mark Loram. Co jest dalej? Dalej jest Jacek Krzyżaniak. A więc 4-2 w tym momencie prowadzi Loram, walczy o trzecią pozycję z Krzyżaniakiem. Ostre wejście Marka Lorama i wychodzi na trzecie miejsce. Mark Mir Drabi. Olbrzymia, nie skończy się ten bieg. Na pozycji w tym biegu przyjeżdża Sławomir Drabi. Oto klasyfikacja po 21 biegach. Włókniarz Malma zwycięża, 22 punkty. Będziemy mieli bieg barażowy o drugą pozycję. Lotos Wybrzeże Gdańsk i Atlas Wrocław. A teraz ponownie Tomek Czeczutko w Parku Maszyn. Posłuchajmy, co powiedzieli zwycięzcy tego turnieju. Sławomir Drabi, Mark Loram, czyli para z Częstochowy. Włókniarz Malma Częstochowa, jedyni drugoligowcy w tym gronie zespołów startujących dzisiaj w Gdańsku. Międzynarodowymi, nieoficjalnymi mistrzostwami Polski park klubowy. Najlepsi zawodnicy z kraju, najlepsi zawodnicy zagraniczni. Nie koniec emocji, 21 bieg za nami. Przed nami jeszcze bieg barażowy. Zwycięzcy międzynarodowego turnieju par Winter to Cup 99, Mark Loram i Sławomir Drabik, czyli włókniarz Malma Częstochowa. Mark, congratulations, was it hard? Marka Lorama, czy było ciężko? Tak, było ciężko, było to ciężkie spotkanie, ale tor dla nas był dobry. Jadąc razem mogliśmy się znakomicie uzupełniać i świetnie się rozumieliśmy. Dzięki temu mogliśmy zajmować dobre, mieliśmy punkty. Spodziewaliście się takiego sukcesu? No raczej nie, było ciężko. Super partner, Loramski, także, że tak powiedziałem. Będzie ciężko, nie chciałem zapeszać, a wierzyłem, że wygramy. Czy wasze zwycięstwo oznacza to, że w przyszłym sezonie Włókniowa będzie drużyną pierwszoligową? Jak na razie nas wskazuje, także prowadzimy z tego, co wiem. Koledzy na wyjeździe wygrali, także wychodzimy na prowadzenie i jesteśmy na dobrej drodze, żeby awansować. Dziękuję, gratuluję, kongres. Zwyciężają w turnieju Lora Twierdzik, Sławomir Drabik. No i przed nami bieg dodatkowy. Jutrzenka Polonia Bydgoszcz, Atlas Wrocław. Najlepsi zawodnicy w tych zespołach. Tomasz Golob i walka o drugą pozycję w turnieju. Tomasz Golob czy Jason Kramp. Wiele będzie zależało od startu w tym 22 dodatkowym biegu. Chyba Tomasz Golob lepszy start. Tak jest, zdecydowanie Tomasz Golob prowadzi już na tym pierwszym wirażu. Tutaj przez moment zrównał się Kramp z Golobem, ale bardzo szybko Tomasz Golob odskoczył. Zawodnicy mają trochę problemów, podrzuca motocykle. Porobiły się tam kolejny, ale to przeciek. Olbrzyma już w tym momencie przewaga Tomasza Goloba. A więc drugie miejsce w turnieju dla jutrzenki Polonii Bydgoszcz. A przypomnę, że po dwóch seriach startów ten zespół miał na swoim koncie tylko 3 punkty. To, co mówił Tomek Golob, potrzebował trochę czasu, aby poznać motocykl Sebastiana Ułanka, na którym dziś startował. Ostatnie okrążenie, Tomasz Golob walczy o drugie miejsce dla swojego zespołu. Pozwolił sobie słówkę dla kibiców. Tutaj zwolnił całkowicie Tomek Golob. Jeszcze próbował podnieść przednie koło. Jeszcze próbował zrobić coś dla kibiców w tym ostatnim, dodatkowym biegu, a więc już wszystko jasne. Podziękowali sobie uczestnicy biegu dodatkowego.
Spójrzmy jeszcze raz na start. Widzieli Państwo, że sam moment startu wygrał Jason Crump, ale tam podniosło mu przednie koło. Momentalnie wskoczył do przodu Tomasz Golob. No i tutaj prawie już po tym pierwszym wirażu nie wci. Kto wygra bieg dodatkowy? Tomasz Golob. Liczymy na to, że w tym sezonie będzie świata. Przed nim turniej w Bydgoszczy. Tam oczekiwania będą olbrzymie. Tam wszyscy będą czekali na zwycięstwo Tomasza Goloba. Tutaj klasyfikacja już po biegu dodatkowym. Włókniarz Malma Częstochowa 22 punkty. Bardzo równa jazda zawodników. Loram 11, Drabik również 11, 21 punktów na drugiej pozycji Jutrzenka Polonia. No, również 21 punktów na trzecim miejscu Atlas Wrocław. Widzimy dalszą klasyfikację. Dopiero piąte miejsce gospodarzy na piątej pozycji. Lotos Wybrzeże Gdańsk, czwarte miejsce, szóste miejsce Unia Leszno z 13 punktami, na siódmym ostatnim miejscu Kuntersztyn, Rolewski Grudziądz 12 punktów. Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju był Jason Crump, zdobywca 14 punktów, no ale przegrał ten dodatkowy bieg z Tomaszem Golobem. Zawodnicy na podium, udana impreza, myślę.